Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesie Kakaj, zapraszam was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś taktyką partyzancką. Mamy tutaj kilka zapomnianych kart w postaci Pawko Gejla, który, no umówmy się, rzadko jest grany gdziekolwiek. Mamy tutaj Harmonię, dek z Harmonią, także Pawko Gejl może się przydać z tymi dwoma punktami obrażeń, które zadaje. Jest to dek lojalny, więc myślę, że dębostworki potrafią zrobić bardzo fajne punkty, ponieważ jeżeli wszystko pójdzie tak, zagramy je dosyć w odpowiednim momencie, potrafią wygenerować 10 punktów łącznie, ponieważ stwarzają egzemplarz swój, co sprawia, że mamy dwie trójki i oczywiście krwawienie na czas 4 tur dla przeciwnika. Trucizny, 3 trucizny jako oczywiście delikatna kontrola, wtedy jeżeli mamy na przykład trzecią driadę, byśmy się zaciągnęli tą trzecią driadą, wtedy możemy zadać po prostu 2 punkty obrażeń, rzucając driadę łowczyni na bliskie starcie. Murlega i Etriel, bardzo fajna kombinacja, oczywiście również są to zapomniane karty, praktycznie niegrane, no ale oczywiście ja lubię sobie coś takiego czasem zawrzeć, żeby właśnie było to jednak coś innego. Dania Medbach, która oczywiście wzmacnia wszystkie jednostki nieneutralne w naszej ręce o kategoriach głównych innych, których nie kontrolujemy na polu bitwy. Woda Brokilonu, która 9 punktów werbunku dostała i jeszcze dodatkowo młode driady dostały w tym samym patchu, właśnie w nowym sezonie, tak jak teraz w czerwcowym, dostały 6 punktów siły, co sprawia, że Wody Brokilonu już na wejściu robią 12. A mają potencjał oczywiście dość mocny, ponieważ każda z tych driad może urosnąć na niewiarygodne rozmiary. Pauli jako krasnolud i ewentualnie przesunięcie jakiejś karty, na przykład u przeciwnika, lub jeżeli przeciwnik nam przesunie, załóżmy, Pawko Gejla, wtedy możemy sobie z powrotem go na miejsce ustawić. Jeszcze ten Pauli nie jest zły pod względ tego, że na przykład na Drakkar bojowy czy Drakkar Demon może właśnie stosunkowo fajnie pozbawić przeciwnika, że tak powiem, punktu naturę. Krasnolud Harcownik również jako krasnolud, ale jest to delikatna kontrola. Trochę tutaj kontroli jest w postaci właśnie krasnoluda, dwóch trucizn, Drzewiec Odyniec z Pawko Gejlem wspomagają obrażenia pod zniszczenie karty, Etriel Murlega też potrafią zrobić fajne punkty, Shiru oczywiście, przepiękna karta, przepiękny art, w sensie niszczy wszystkie inne jednostki o sile takiej samej jak Shiru, dlatego trzeba uważać z własnymi, że tak powiem, kartami, żeby jak najmniej spalić naszych kart, albo praktycznie ich wcale nie palić. Myślę, że wezmę zaklętą Karacena. Zapraszam was do zmagań rankingowych. Mamy pierwszego gracza. Królewska Inspiracja kontra taktyka partyzancka. Przeciwnik zaczyna z kryształową czaszką. Czy on może mieć, jak nam usunąć coś? Na przykład właśnie dane? Shiru. On tutaj może mieć Koena, więc fajnie by było Shiru wyegzekwować na przykład 6-7 punktach. Najlepiej jakby miał 6. Najpierw strzelam, żeby ich zmiękczyć. Mieczem dokańczam robotę. Bestia i przeklęty. No myślę, że zagram sobie o Anteriona, a później dane Medbach. Chociaż jest to też ryzykowne poniekąd. Wrzący olej może mieć. Albo Pauleja. No dalej, szkapo, bo ciebie też zasieką.
Wybaczcie, jestem przeziębiony i ciężko mi się nawet nagrywa. Już radę do spraw balansu się trochę męczyłem, jak nagrywałem dla was dzisiaj. Ale dobra, jest wolny dzień. Spróbujemy. Dzisiaj soczek arbuzowy z czystego arbuza. Często, nie wiem dlaczego, arbuz ma przecież 90 tam parę procent wody. I jak wychodzą jakieś soki z arbuzem, to ma, nie wiem, 19%, czasem 0,1, co jest dla mnie trochę chore po prostu. Zagramy dane. I pięknie wzmacnia całą naszą rękę, jak to przepięknie wygląda. Myślę, że następnym zagraniem będzie Anterion. Jeszcze tym deckiem nie grałem, ja go stworzyłem. No myślę, że każda tak naprawdę harmonia, tym bardziej z takimi buffami, będzie po prostu działać. Eskel, nieźle. Biorę się do roboty. Całkiem nieźle. Wydmucham sobie nos. Jestem. Przeciwnik jeszcze się zastanawia. To są jacyś wiedźmini. Aby trafić do celu, należy mierzyć powyżej owego. Mogłem się w sumie domyśleć, że może tam mieć Eskela, ale z drugiej strony spoko, już wydał removal dość silny, bym powiedział. Raczej Percivala nie chciałbym grać. Chociaż z drugiej strony... Później też mamy harmonię. Może Pawko sobie zagram. Zanosi się na burzę. Tig lidera wydać? Chyba nie. W razie czego rzucę sobie dębostworki. Dobra. Honor, owszem. Tu niestety ten wiedźmin będzie nas uderzał za dwa. Mogłem właściwie wiedźmina mu zbić. Myślę, że damy temu, żeby zginął. Tak zginie dopiero za aż 4 tury. Vesemir. Niewiele już zostało z tego świata. Zaraz nie będę miał co tutaj grać. To jest kłopot. Już będzie adrenalina 3, więc nie ma sensu mu tego likwidować. Przestrzegamy zarówno etosu, jak i ślubów rycerskich. I teraz tak, dobrym rozwiązaniem tutaj będzie jedna rzecz. Myślę, że jest całkiem sympatycznie i możemy zrobić tak. Proszę wzmocnij, nie? Dobra, spróbujemy. Raz. Czego chcesz? Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Jeszcze sobie uderzymy tu. Zachowaliśmy scenariusz, i tak go nie dobraliśmy, więc nie mieliśmy nawet
takiej sposobności, żeby móc go rzucić. No ale i tak czy siak scenariusz na trzecią rundę jest naprawdę bardzo później obfity. Obfity w punkty. Tutaj ma 3 punkty obrażeń, ale nie sądzę, żeby jedną kartą nas przebił. Chyba że zagra z całym liderem. To wtedy jakoś może dać radę. My tutaj mamy 2 punkty. Tu mamy 2 punkty wzmocnienia. Więc może jeszcze idę. Trzeba będzie rzucić. Straciliśmy 2 ładunki lidera. Dość sporo. Ale mamy przeciwnika na równych kartach i zniszczyliśmy mu bardzo ważne jednostki dla niego. Geralt. Zaraza. Okej. Keldar. Śmiało, zamarnujcie się w czosnku. Jeśli nie będziesz wystarczająco szybki, wiatrak grzmotnie cię kijem. Zagramy sobie. Raz. Dwa. I idę naprzód pod oczyszczenie, żeby oczyścić sobie tego Wiedźmina. I teraz już tylko zada te 3 punkty obrażeń, ale się zablokuje. Całkiem spoko, bo ma gdzieś około 5 punktów. Tutaj robi 2, tu 3, no ale tu traci 1, czyli 4 punkty. Jest całkiem dobrze sytuacja, myślę. 46, 29, 17 punktów. Tak, dobrze liczę? Tak, 17 do remisu. Berengar. Trzeba przetrzebić jedną ze stron i będzie... Ale ja nie lubię trenować na grzebieniu. Przebił nas. Rywal nas przebił. Ja Etriel raczej nie chciałbym wydawać. Ale co, Percivala mam wydać? Myślę, że trzeba tutaj zagrać jeszcze, pomimo wszystko. Tylko nie wiem co, może Percivala i tyle. Jest to gnom, uruchomimy zdolności harmonii. 3 kart, także... Wiadomo, szkoda mi jest Percivala, bo on jednak uruchamia scenariusz. Dodatkowo jest to silna karta. Za 6 werbunku ja się dziwię, że zrobili mu 6 werbunku, bo ta karta powinna mieć spokojnie 7. Herkia ma 7 na przykład. Fajnie, że dostała Herkia buffa w postaci punktu więcej i teraz może Herkia zacznie grać. Ja nawet kiedyś Herkię wykorzystywałem w szturmie. Miejmy to za sobą. Dawaj lidera. W razie co rzucę chyba tą Etriel. Jeżeli go przebije, oczywiście. -57 do 55, nie przebije go. Okej. No on mnie pewnie będzie chciał wyciągać z tego scenariusza, moim zdaniem. Tutaj mam dostęp do Murlegi w razie czego. Nie wiem, czy jest sens ryzykować, szczerze mówiąc. Warto by się było tu obronić, ale chyba zaryzykuję. Jasne. Nie ma sprawy. Nie jestem myśliwym. Jestem drapieżnikiem. No i mój lega. Jeżeli przeżyje Etriel, to uderzy te 3 jednostki za 3 punkty, co daje bardzo fajne punkty. No i tak musimy zagrać. Bo czymś innym przebijam? Nie.
Zobaczcie, jakie fajne zagranie. Ja uwielbiam to zagranie. Etriel i Muir Legi. Dobrze. Strażniczka Zmierzchu, aspekt Zmierzchu jest w Talii. Miejmy nadzieję, że dobierzemy. Tajemnice Lokfein. Tajemnice Smallville. Kto oglądał Tajemnice Smallville? Tutaj mamy, no nie, raczej bym szukał. Mamy dwie trucizny, co jest fajne. Raczej bym szukał czegoś innego tutaj. Ach, no nie jest źle. Ale niestety nie ma scenariusza, nie ma też wód Brokilonu. Ciekawe. Zaczniemy sobie od Anteriona. Myślę, że później nawet Kameleosz pójdzie. Chociaż powinniśmy coś dać, żeby nasycić harmonię. Coś innego położyć, bo Kameleon będzie się jakby oczyszczał chyba. Jest wiedźmin szkoły Gryfa, spoko. Rycerzom przypadają księżniczki, a nam co? Pieprzone strzygi. Czy jest sens to truć? Wydaje mi się, że on już nie powinien mieć jakiejś tam mocnej karty oprócz Leo. Leo Benhacker. Wystarczy jedna strzała. Myślę, że dam tutaj. Teraz albo Kameleoś, albo Płacząca Wierzba. Chyba Płacząca najpierw musi iść. Bo on sobie przemieni to. Musi iść Płacząca Wierzba. I później mogę Tig Lidera na to zastosować, na tą Płaczącą Wierzbę, co sprawi, że będziemy mieli dodatkowe punkty. Może nawet teraz. Tak, gdybym miał tam wrzący olej. Teraz Kameleoś. No i oczywiście na Firstcej ta strażniczka jeziora. Przeciwnik już wie, że my się nie udało nam się dobrać scenariusza. Oczywiście jak najpóźniej Płaczącą Wierzbę klikamy. Dobra, Kameleoś nasycił się wiedźminem. Więc warto chyba najpierw rzucić tą strażniczkę. Póki nie mamy wiedźmina, bo gorzej jak nam właśnie w bestię lub przeklętego się przemieni kameleon, to stracimy punkt. Mogę w końcu zejść na ziemię? Ta jest Pawiel. Aha, bo my mieliśmy bestię. 40-22. I przeciwnik potrzebuje 19 punktów do zwycięstwa. I nie ma ich. Super. 1-0. Slash Devil. I zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy drugiego gracza. Cesarska formacja kontra taktyka partyzancka. Cholercia. Jest grubo. Młodą Driadę na razie wymienię. Są tajemnice Lokfein, co mi się nie podoba, że już teraz jest za mocna jest ta ręka. Jest duet. Chociaż czy ja wiem, czy jest taka mocna? Niech będzie. Mamy wody Brokilonu, z których najprawdopodobniej zaczniemy, a później drzewca możemy sobie dograć. To jestem ja? Naprawdę? No.
co by sobie tutaj wzmocnić? Nie wiem, czy ta zaklęta w sumie jest taka dobra tutaj. No pod danem medbach byłaby bardzo fajna. Pod Pawko Gale'a również w sumie. Na stanowiska. Wiadomo, że to będą żołnierze. Będzie najprawdopodobniej Affan. Zobaczymy go tutaj raczej poprzez buff. Może też być Swears. Dobra, teraz nie zada nam żadnych obrażeń. I w złej kolejności to zagrał. Bo powinien najpierw Raców zagrać. Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Jakie on ma teksty w ogóle? Damy mu podziękowanie. Mam ci podziękować? Aha, to wiem co to jest. A nie to? Nie zwlekaj, szumowino. Zagrałbym Gwinta. Jakie jeszcze teksty masz, ziomuś? Sprytne zagranie, ale prowadzące donikąd. Aha, mnie raz przeciwnik tym wkurzał, co chwilę mi to gadał. Przez całą grę. Skubaniec. Okej. Mamy tutaj oczywiście odpowiedź na to w postaci Idy. Ida rzadko jest graną kartą. A ja bardzo ją lubię. 6 za 6. Wchodzi za 9, ewentualnie na dalekim zasięgu, na bliskim starciu oczyszcza jednostkę i możemy też oczyścić Defendera, co jest właśnie bardzo fajnym zagraniem, uważam. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Drzewiec, no cholera. Żal mi trochę ładunku jeszcze na drzewca. Jeszcze nie. On i tak się uleczy, jeżeli przesuniemy go do tyłu, więc miejmy nadzieję, że po prostu nie zagra nic takiego, co nam szkodzi. No chyba, że zagra drugiego Raca. No właśnie, czułem, że turniej tu może iść. Cholera. No trudno. Możemy sobie zagrać Pauleya, żeby nam uderzał raz tą jednostkę. Albo jeszcze Anteriona spróbować. Anterion, wzmocnilibyśmy sobie tą Idę, to znaczy naznaczyli zdolnością harmonii, a później możemy Pauleya właśnie wykorzystać w tych Raców. Kuśnik dostał buffa w postaci siły więcej, więc podejrzewam, że go tutaj też przeciwnik zamieścił w talii. Ej. Naprzód, synowie Nilfgaardu! Zagramy tak. Słowo daję, coś mi świsnęło koło ucha. Pauli jest fajną kartą, niedocenianą bym powiedział nawet. Byle do mostu! Byle do mostu! Słowo daję, coś mi się wysnęło koło ucha! Fajny jest, Pauli. 6 za 6, przesuwa jednostkę. No szóstki, zauważcie, że szóstki w gwincie są takie... Takie, no nie wiem, mają coś w sobie. Ja lubię grać szóstki. Havekar, który wzmacnia jednostkę na koniec tury, na bliskim starciu, jeżeli się znajduje w ręce. Następnie, co tam jest jeszcze? Djengefred, Doregaraj, nawet ta fałszywa Ciri, która jest moim zdaniem trochę chora nawet. Czy Nilfgaard robi tutaj 10 punktów od tak? To zada 1. Bo ja nie chciałbym tu już nic raczej grać. Co tutaj mam grać? Percivala nie chciałbym, tego też nie. Wolałbym to zachować wszystko. Chociaż mam 4 zdolności harmonii, to jest bardzo dużo. Tak jak mówiłem, za mocną mamy tą rękę. Gdyby tutaj zamiast strażniczki, nie wiem, był Kameleoś, nawet Kocimiętka, to by było dużo, dużo lepiej. No ale on nas będzie blidował i wyciągał te tajemnice Lokfejny, jeżeli ja spasuję pewnie. Może tą strażniczkę jeziora, chociaż ona też jest fajna.
Dobra, zagramy tak, już niech będzie. Nie wzmocnili się, nie wzmocniły się nasze jednostki, ponieważ mamy już elfa. Właściwie no i bestie też mamy. Ja ciągle zapominam, że Anterion też jest bestią. Ale mój Irlegę jeszcze mogę oddać ewentualnie. Ostatni na stanowisku śpi o pustym żołądku. Ach, szkoda, że dał tutaj trochę pancerza. Myślę, że uderzymy w te trzy karty. Bo mój Irlega wtedy robi 3, 4, 6. Plus oczywiście 7 punktów siły jej. Albo może tu uderzyć, żeby ten pancerz mu zbić i jeszcze będzie musiał dać. Chociaż i tak nada z krasnoludzkiego wozu bojowego, nie wiem czy jest to sens. Zagramy sobie tu. I z myślą taką, że no, on nam uderzy te dwa razy, ale uderzy w pancerz, w ostatnią zagraną jednostkę. Co sprawi trochę problemy dla niego, bo on ma do zrobienia 23 punkty, żeby nas przebić. Fakt, że dwa nature ma. A my z tym już idziemy... No właśnie, przeciwnik też poszedł. Spoko. Kiedy wyskakiwał ten Affan po użyciu wszystkich umiejętności lidera, czy jak to tam było? Zaraz zobaczymy, czy opłaca się go blidować, czy nie. Ona w drugiej rundzie ma 7 punktów siły? Pancerz. Trochę pancerza się przyda. Ręka nie jest zła. Ale jest to ręka bardziej na trzecią rundę, bym powiedział. On tam ma najsilniejsze karty poustawiane. Czy ja go chcę wyciągać? Może na razie to. I to również. Sam nie wiem. Bo jeżeli on wzmocni tym Affanem tych wszystkich żołnierzy, zacznie tutaj naprawdę mocne swoje zagrania narzucać. No my na długą też jesteśmy dobrzy, ale na krótką też potrafimy się rozbujać, także... Tu może zagramy Danę Medbach później z Zewulasu też. Cholercia. Może mieć Sirocco, więc sobie zobaczymy. Niech on też zainwestuje w tą rundę. Co do ciebie? Myślę, że Anterion. Następnie Percival. Chociaż u mnie lepsza by była trucizna do wyciągnięcia pod płaczącą wierzbę, jeżeli oczywiście nie oczyści. Więc najpierw zagrałbym płaczącą wierzbę, oczywiście nie w tym ruchu, tylko jak będziemy truć jakąś jednostkę przeciwnika. Płaczącą wierzbę, jeżeli nie oczyści. Okej. Okay. Dana? Ciekawy wybór. Wystarczy jedna strzała. Cholercia, aha, mamy jeszcze jedną, spoko. Vilgefortz. Zagramy Anteriona. Tak jak mówię, harmonia jest dobra również nawet na krótką rundę, więc myślę, że warto czasem jest spróbować wylidować przeciwnika, żeby może najmocniejsze zagrania, żeby skorzystał z najmocniejszych zagrań. Vilgefortz jest bardzo mocnym zagraniem, sami zresztą wiecie. Wiadomo, że my na trzecią rundę byśmy no, mieli chyba więcej do powiedzenia, że tak powiem. Są racowie, tak? Cesarz może być dumny ze swych synów. Nasycimy. Zagramy Percivala. Gówno i kapusta zawsze w parze idą. O, i jest kocimiętka.
Mamy też dębostworki, ale koci miętka już ma adrenalinę 2, co jest bardzo sympatyczne. Czy ty sobie kurwa kpisz, koci miętka zamiast koron? Ładunku lidera możemy użyć nawet na jego karcie. Na przykład na cesarskiej żeglarce. I wtedy może... Jeżeli nie będzie czegoś na górze, to nawet może kocimiętka wtedy to zniszczyć. Ona się przemieszcza, więc bo ja wiem, czy to było dobre na kocimiętkę to oddawać. Ja mówię czasem kocimiętka na to, bo... No oczywiście ma taki tekst też. To sobie zatrujemy raczej. I może nawet teraz. No nie zbijemy tej cesarskiej żeglarki. Ale możemy ją właściwie przesunąć. Bardzo fajnie to działa. Jak mi coś zrobi z płaczącą wierzbą, no to trudno. Nic się nie stanie. No, mamy tak naprawdę tutaj bardzo fajnie porozstawiane nasze punkty. Nasze silniki. Dużo też by zrobiła teraz ta Dana Medbach. Ale jednak zniszczenie mu dziewiątki chyba więcej. Więcej zrobi, wydaje mi się. Okej. Już nie ma znaczenia takiego. Chyba, że zagram jeszcze krasnoludzki wóz sobie. I zobaczymy co na końcu. Oby nie w tego. Pięknie. No kocimiętka chyba już zginie, tak mi się wydaje. Bo przeciwnik ma flankę. Nie rozumiem tylko czemu dostała na przykład buffa narada wojenna. Bo każdy to grał i jeszcze dostało to werbunek mniej. Oj, Ramon pusty? Człowieniu. Czy jest sens to chronić? Chyba jest sens. Jakiś tam. Odejdź, póki możesz. Ale punkty 66-24. Jasny gwint. Myślę, że nie było szans po stronie przeciwnika, żeby pozbyć się harmonii. Zobaczcie, jak na krótkiej rundzie ten scenariusz co potrafi zrobić. Ja jestem zdania, że ten scenariusz oraz dama w opałach, czyli scenariusz KP pod królewską inspirację, powinny mieć 15 punktów werbunku. No ale cóż, nie ja sam decyduję. Zapraszam Was do następnej rozgrywki. Mamy trzeciego gracza, zniewolenie kontrataktyka partyzancka. Nie słynę z cierpliwości. Ja też nie słynę z zbyt dużej cierpliwości. Zdrowy energetyk, a jest jeszcze taki pół na pół ciepły. Dobra, gardło mnie boli, to może lepiej, że jest trochę ciepły. Dobra. Wody brokilonu, super. Jedna trucizna.
Pawko Gail. Zaraz to naprawię, słowo daję. Mam piach w butach. Harmonia w tym sezonie zapowiada się naprawdę na mocny dek. Zarówno moje zaklęcia, jak i martwi Duan użyźniają tę glebę. Oczywiście wiadomo dlaczego. Dlatego, że wody Brokilonu dostały buffa nawet podwójnego, bo werbunek mniej, driady dostały siłę więcej. To jest naprawdę bardzo mocne zagranie. Nie mamy jak tego się pozbyć, ale możemy się rozstawić z nim. Kogoż jak uderzy nas później. Ja bym wolał coś zrobić z Paulejem, ale jeszcze nie na razie, cholera. Dobra, może Pawko niech sobie leci. Zagramy sobie do przodu. Żeby przeciwnik myślał, że się pomyliliśmy. Ja tak bardzo lubię grać. Przeciwnik teraz się drapie lekko w głowę. Mówi, co on robi? Co to jest za tard? Ach, nie dał się. My byśmy sobie przestawili ładunkiem lidera i dlatego też zagrałem to naprzód, bo jeżeli... już wam mówię, o co mi chodzi. Jeżeli czułem, że mi by nie przeżyło, to bez sensu było tracić ładunek lidera na przykład. A tak to bym wiedział, ich las uderzyłbym za 2 i dodatkowo Pawko Gail by miał 8 punktów siły. Myślę, że zagram sobie harcownika. Chociaż później nieźle fituje mi Shiru, także czy ja wiem, czy ja się obawiam tych zaklinaczek? Chyba, że je będzie wzmacniał jakoś, ale nie sądzę, żebym się ich bał. Myślę, że zagramy sobie wody. To jestem ja? Naprawdę? Zniewolenie 6. 12 taktyk co najmniej. Maksymalnie 15. Diady. Dobra, driada przeżywa. Zagramy Anteriona w środek, gdyby miał następne skrytobójstwo. Myślę, że później na spokojnie Kameleoś może lecieć nawet. Użyźniają tę glebę. Zagramy tak. Może teraz wyeliminuje. Nie, bo Shiru wzmocni. Jeszcze nie teraz. Co by tu zrobić? Kameleoś. Tak jak to mówiłem. Elf. Shiru. Jasny gwint. Wysoko pod niebo. Obrodziło tej wiosny i w następnej też obrodzi. Już moja w tym głowa. Już moja w tym głowa. Dobra, usuwa. Spoko. Teraz patrz i się ucz, panie przeciwniku. Kości zostały rzucone. Kogo mam zabić? Jasny gwint. Artorius. Tu jest jakiś Ivo? Wydaje mi się, że tu będzie dex Ivo. Zobaczcie, ile on zagrał już kart. Na bank tu będzie Ivo jakiś. Myślę, że usunę mu to, a później podeprzemy się Paulejem. Miałeś kiedyś połamane kolana? Ja wiem, że na nim tracę. Chociaż może jeszcze ładunek? Czy jest sens? No Pauli robi w sumie mało punktów. Nie, jeszcze nie.
Jedynkę jest trudno usunąć czasem, bo jednak trzeba mieć pojedynczy ping. Wilgefors tu jakiś pójdzie, no ale przeciwnik zaczynał, to my mamy, można powiedzieć, odpowiedzi. Może kocimiętka, to jest 32, 34, kocimiętka. Tak, pracuję dla długowych. To lepsze niż praca dla ludzi. Dobra, jest lider, super. Myślę, że dużo przeciwnik traci. Bardzo dużo. Ale zależy mu na wygraniu pierwszej rundy. No tutaj już nie mamy czego szukać. Z przewagą 31 punktów rywala. Zachowaliśmy dwa ładunki lidera. Całkiem sympatyczną kartę w postaci tajemnic Logfane. I myślę, że pójdziemy sobie. On ma carryover tutaj w ostatnie przygotowania z Narady Wojennej, ale minusem jest to, że nie może zagrać sierżantów Nausicaä. Podejrzewam, że będzie chciał iść na Lascej. Ale też pewności nie ma. Jest Etriel. Etapli. Pauli teraz chyba już nie. Defendera może mieć jakiegoś, co by miał chronić? Chyba nic. Percival. I Etriel nie jest do pary. Możemy dobrać Zef. Fajnie by było, w sensie. Nie wiem, chyba Etriel wymienię. Szkoda właściwie. To mnie będzie męczyć. Nie mam jak tego usunąć. Etriel to zbija. Nie wierzę. No i widzicie, Etriel i Muirlega bardzo są przydatnymi kartami. A ja wymieniłem, cholera. I teraz muszę się bronić scenariuszem. Niedobrze. No chyba, że zagrać tą Etriel. To też potęguje w bardzo fajne punkty, bo jednak on tutaj gra dużo tych taktyk. Że on trafia akurat te zaklinaczki z Dolblatana. Co to jest, cholera? Z poselstwa tutaj trafił? Tutaj też z poselstwa. Dobra, bo mam mało czasu. To dawaj Murleg. Dobra, rzucimy sobie driadę. Przeciwnik ma lasce, bo ja myślałem jeszcze, żeby zagrać ten ładunek, ale nie chciałem klikać, bo bym nie odkliknął i bym stracił dwa ładunki. Dobra, jest, i tak mamy scenariusz, całkiem fajne karty. Dużo ludzi też nie docenia tego combo za 12 werbunku, jakim jest Muirlega i właśnie Etriel. Będę to mówił, ponieważ uważam, że te karty zasługują na to, żeby grać. To są bardzo mocne karty. I fajnie by było, gdybyśmy więcej tego widzieli po prostu. Dana, super. Oczyszczenie, czy się przyda? To jest jednak Nilfgaard. Mamy jedną truciznę, więc może oczyszczenie wywalę. No i zostało, czyli rzucamy płaczącą naprzód później. Jakbym zaczął od Kameleosia, czy to mi coś daje? Raczej chyba nie. Daje mi to chyba tylko tutaj. Punkt. Raz, dwa, trzy, cztery. Percival jest wystawiony, narażony też jest na skrytobójstwo. Nie, chyba zacznę sobie od tajemnic Logfane. Albo
Od drzewca. Zacznę od drzewca. On będzie mi robił co turę 2 punkty obrażenia, ale jeżeli się przeciwnik pozbędzie, to może nie będzie miał removalu na jakieś tam nasze jednostki z harmonią. Albo zablokuje na przykład drzewca Odyńca. Co? Załatwmy to szybko. Idiota. Co on zrobił? Dobrze, zapraszam was jeszcze na następną rozgrywkę. No i mamy następnego gracza, Polak. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Z całym szacunkiem oczywiście dla zeszłego gracza, ale... No przecież no... Trzeba myśleć w gwincie, no cholera. Wiadomo, że czasem zdarzają się misplaye, ale to był wszechpotężny misplay. Mamy 2 trucizny, super. No i jest za mocna znowu ta ręka. No ale wody na bank zagra. Myślę, że na razie wymienię Percivala. Ja nie lubię mieć zbyt mocnej ręki. Dużo ludzi zostawia bardzo mocne zagrania. Ja czasem nawet scenariusz wymieniam. Wiem, że później mogę go nie dobrać, ale jednak... Tutaj mamy to, tak? To możemy oczyścić właściwie. To będzie najlepsze zagranie, jakie mogę teraz zagrać. Ewentualnie mogę zagrać wody Brokilonu, ale wtedy dostaniemy 3 punkty obrażeń. Co się bardziej opłaca? To na to samo wychodzi, bo może dostaniemy teraz 1... A później dostalibyśmy plus 2 na wody Brokilonu. Dobra, zagram sobie. Idę. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Blokuj się, panie. Ida też jest niedocenianą kartą, a ja uwielbiam. Zobaczcie, co mi zrobiła w tych wszystkich grach. Zawsze miała coś, żeby coś fajnego zrobić. Że tak powiem. Zagramy sobie wody Brokilonu. Jestem lasem, a las mną. Wybaczcie za ten katar, że podciągam tą kluką, ale... Ruszać się! Ech, rób! No, ben rób! Belinda Carlisle. Tutaj jest piąteczka. Całkiem niezła karta pod zatrucie. Jeżeli zagram to, to zginie. Tutaj raczej już nie sądzę, żeby przeciwnik grał Invo, bo się tak nie skraca. A poza tym tamto to było zniewolenie chyba, z tego co pamiętam. Dana Medbach, Mistrz Plak. Niosę śmierć. Całkiem dosłownie. Tutaj damy 2 pancerza. 1 trójka, 2 trójka, a tutaj jest 3. Może kameleoś? Albo te trucizny? Odejdź, póki możesz. Zobaczymy, jeżeli oczyści sobie to jakoś, na przykład cesarską wieżdżką, to wtedy nie będę grał płaczącej wieżby może. Skojatel ma 2 oczyszczenia.
troskę Driad i tego elfa jednego, ale gra blokadę jakąś, skrócenie. Chyba. Wina z tego już nie będzie, ani nawet kompozu. Dobra. Czy ja to potem robię? Zobaczymy. Z ładunkiem lidera na bank. Nawet rzucając kameleosia, czy tam harcownika może nawet. Nie no, może harcownika to nie, ale... Teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery trójki, my nie mamy żadnej. I nie jest to złe, chyba żeby zastosować shield w tym momencie. Ach, to bym przerzucił naprzód. 23. Likwidujemy mu 12 punktów. Chyba że użyję jeszcze lidera na jeszcze jedną czwórkę. No ale tracić tyle lidera to trochę dużo. Tak. Czego chcesz? I teraz tak, likwidujemy 12. Czyli będzie miał 38. Myślę, że zagramy ten ładunek lidera. Mógłbym jeszcze jeden, ja wiem, ale chcę zostawić jeden co najmniej. I tym go przebijamy. Dawaj Wilge Forca, to może ci odpuszczę. Panie przeciwniku. Leo Bonhart, też bardzo mocne zagranie. Co każesz? Na razie. To Kameleoś. Później harcownikiem z kameleonem przebijam przeciwnika, także myślę, że całkiem dobrze. Blokada, tak? Nieźle sobie to wykombinował. Mam krasnoluda, więc... On mi nie daje przywilejów na harmonii. Anterion to jest 38. Później z ładunkiem lidera bym musiał wgrać. To jest Renfri. Chyba odpuszczę tutaj. Zobaczymy, czy będzie nas wyciągał, czy też nie. Mamy drugą harmonię na wszelki wypadek. Niby to jest 10 punktów. Zostawię sobie to. To też nie jest złe, żeby mu zbić pancerz. Myślę, że Driadę łowczyni. Mamy dwie harmonie. Dobra, i te dębostworki. Bo mamy drzewca Odyńca. Chwała wielkiemu słońcu! Mamy dwie harmonie, więc jeżeli miałbym zagrać, to tajemnicę Lockfane bym musiał grać. No ale dobra, tajemnicami Lockfane przebijam przeciwnika. Zobaczymy. I Pirat Dimun dostał na przykład... No, dużo wyciągnął ode mnie tak czy siak. Pirat Dimun na przykład dostał 8 siły, a taki Nilfgaardzki Rycerz fakt, że on wzmacnia wrogą jednotkę o 2, ale narzucony pusty stół to jest 9 za 5. Bardzo fajna wartość. Wygraliśmy kartę, więc rozpoczynamy i kończymy rundę. Także możemy się rozstawić z czymś, jeżeli będziemy mieli ochotę. Etriel jest. Muirlega. Jeszcze trochę tych fajnych kart tam jest. Driady łowczyni chyba wymienię. Chyba na pewno. Pawko. No mam nie do pary. Może tego krasnoluda, chociaż krasnolud też nie jest zły. Wóz na rozpoczęcie by mógł iść. Albo i nie. Dużo, bardzo dużo harmonii.
Ale wolałbym dostać tutaj mój Rlege też. Od Etriel. No trudno. Nie udało się tym razem. Zagramy sobie Pawko znowu naprzód. Niech myśli, co tam chce nasz przeciwnik. Ja lubię tak grać. Często wierzcie mi, że olewają tego Pawko. Może akurat trafiliśmy na drugiego gościa, który, no dobra, który nie olał. Ale większość ludzi olewa Pawko. Wzmocni najsłabszą sojuszniczą jednostkę nieneutralną z każdej unikalnej kategorii głównej, którą kontrolujesz o 2. Za każdym razem, gdy zagrywasz nieneutralną jednostkę, o której... Czyli w każdej chwili mogę ją poniekąd zagrać. Nigdy nie dajemy nasycenia zablokowanej już jednostce, bo nie będzie to nasycenie działać. Zagramy sobie drugiego Anteriona. Może mu dam... Albo zostawię. Zostawię. A jeżeli zagra mi tą kawalerię, to ja sobie zagram Etriel. Żeby mi Etriel zniszczył, a nie coś tam innego. Dobry czarodziej to martwy czarodziej. No, tu widzę ciężary chyba. Manewry. U rywala, czyli nie chyba takie szkodliwe dla nas. Dla niego jakieś około 8 punktów podejrzewam. Chyba, że co on tam miał na początku? Nie wiem, dobra, nie będziemy się domyślać, tylko będziemy patrzeć po prostu. I teraz nas uderzy za 3. Oj, oj. No to nieźle. Zagramy tak. Kameleosia nie chce. Mógłbym użyć tego drzewca naprzód, tylko że 2 punkty obrażeń może łatwo zrobić. Co, harcownik mi ginie od razu. Bo zagramy może ładunek lidera w to. Ale czy się opłaca? Dobra, niech będzie. I Kameleosia zagramy. Mamy tu harmonię, jakbyśmy mieli Percivalów na tych Anterionów. Fajna rozgrywka również. Ja chyba tą Etriel poświęcę na to, żeby mi uderzył za te 5 punktów obrażeń. Chociaż to jest dodatkowa jednostka poddane. Może warto jest... Co za mało. O nie... Może warto jest jednak ją zagrać po prostu. A harcownika poświęcić w to później. Zagramy sobie Etriel. Dwóch Percivalów stoi. Fajnie to wygląda. Bo gdyby miał 5 pancerza, to ja bym chyba się pokusił o drzewca naprzód. Ale że będzie miał 6 punktów obrażeń, to ja poświęcę po prostu krasnoluda. Uderzając kogoś za 3. Zrobię co w mojej mocy. Zębem wiewióry! Dobra. Dobra. 40-32. Nie sądzę, żebyśmy to zrobili. Tak mi się wydaje. Tym bardziej, że przeciwnik likwiduje nam te karty. Całkiem nieźle sobie radzi. Zagrałbym to chyba naprzód.
Bo co na tyle robi praktycznie to samo. Tylko że zadamy dwa zamiast. Może błędem było tego ten scenariusz. Zagrywać. Tak, no zabrakło tym razem. 8 punktów. No ale macie ode mnie 4 gierki. Zamiast 3, 3-1 tym deckiem. Całkiem spoko. Przegrałem na Polaka. Nie rówieśnika, tylko rodaka. Więc myślę, że to nie jest jakaś uciążliwa porażka. Tym bardziej 8 punktów całkiem sympatycznie. Fajnie nam wyciągnął ten scenariusz Robert. Także... Wielka pochwała dla niego. No i to wszystko. Co bym miał powiedzieć o deku? Jest fajnie kontrolny, bo mamy kilka kart kontrolnych, tak jak na przykład Shiru, jeżeli bardzo fajnie wejdzie, no to też potrafi zrobić, sami widzieliście, fajną robotę. Krasnolud Harcownik, 2 uderzenia za 3, jeżeli oczywiście mamy pancerz na harcowniku. Jeżeli go nie mamy, możemy nadać paulejem lub wozem bojowym. Po to oni są tam, żeby chronić nasze jednostki i żeby ewentualnie przywilej miał właśnie tych 3 punktów obrażeń Krasnolud Harcownik. Pawko Gale z drzewcem odyńcem, którzy zadają po 2 punkty obrażeń. Prawdą jest, że drzewiec odyniec co drugą turę zadaje te 2 punkty obrażeń, ale nieraz... Wierzcie mi, nieraz wygrałem rozgrywkę poprzez to, że na przykład 4 punkty obrażeń mi uderzył przeciwnik w drzewca odyńca, na przykład losowymi pingami grając, kiedy przeciwnik grał szałem, na przykład Lugosem Sinym, czy tam szalonym, już nie pamiętam. Nie, Lugos Siny, ten niebieski chłopiec. To wtedy 2 punkty obrażeń mi uderzał, no i oczywiście przesuwając go na daleki zasięg drzewca odyńca, z powrotem wracał na swoją siłę bazową, co jest naprawdę fajnie. To jest karta 6x6, więc myślę, że warto ją wklepać do deku. Co tam jeszcze jest z kontroli? No i Etriel i Muirlega, niedoceniane karty moim zdaniem. A uważam, że potrafią wygenerować bardzo fajne punkty. Jedyne czego mi brakuje, to jednej jednostki, czy tam karty, która eliminuje wysoką kartę u przeciwnika lub jakiś scenariusz. Bardzo fajnie, że jest w tym deku oczyszczenie, nie wiem, tak jak nadawanie pancerza, trochę kontroli, dużo punktów, ale jednak brakuje hard removala, jednego jakiegoś. Nie wiem, czy to Geralt, czy Sirocco Skorat. Tylko, że jednak, jeżeli dalibyśmy takie coś, to musieli zrezygnować byśmy z czegoś innego. Jeżeli miałbym tutaj rezygnować z czegoś, to nie wiem, czy... No, Dana Medbach dużo robi, umówmy się. Nie wiem, z czego bym zrezygnował. Musiałbym przemyśleć i po prostu zobaczyć, co jest 5. Bo jeżeli zrezygnowalibyśmy z Dany, to rezygnujemy z fajnej ilości punktów, ale jednak mamy 4 werbunku jeszcze później do wykorzystania, za co możemy później naprawdę fajnie sobie... coś tam lepszego dobrać. Dobra, nie przedłużam. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się. Link macie pod opisem. Znaczy w opisie. Cześć.